To może być to. Jakieś flary tam są dalej? Jest! Nie, co to? Paralizator, No stun batun. Nie. Aha, tutaj jeszcze jest... Co to? Wódeczka! Stun gun. Gościu walił wódę przed śmiercią. Szanuję. Paralizował się trochę i wódę. Podduszanie, paralizowanie. Ej, jak oni wyciągnij sobie ten paralizator. Tak, trzyma jak gangsterzy w filmach. Drive by. Ty, ale tu jest dalej? Panato. Nie. Ale to my tu przyszliśmy po paralizator? Nie, no pamiętaj, że jest druga ścieżka i pa... O, coś tu kurwa jest. Co to? Szafeczka. Nie! Co? Widziałeś to ogromne coś za szafeczką? O Boże, faktycznie! Jakaś wielka kupa mięsa! O kurwa, to jest Jerzy Urban! Co to on? Czekaj! Nie da się tam przejść! Biorę wódę i tkaniny. To macie tylko przestraszyć. To macie sprezentować koncepcję tego, co nadchodzi. To jest jak w Rezydencie, kiedy gra ci mówi zaraz, co będzie. Rezydencie, co będzie. Odczuwasz pragnienie. Dobra, czas się napić zatem. Ty, ja też nie mam pełnej przespać. Tej maniery. Kurwa, faktycznie. Ty, masz na górę się tutaj. Przespać. Zmęczony jestem. No mówię, kurwa. Ty, co to jest? Faktycznie. No właśnie. Kurtka skórzana. Nie zauważyłbym tego. Dobra, wracamy. Cofnąłbym się, bo by mi nie, jakby wrócimy się do swojej plandeki, tam możemy się... A nie, bo nie mamy picia. No właśnie, ja w mojej manierce mam jeszcze cokolwiek? Tak, mam jeszcze łyka w manierce. To co, energetyk? No właśnie, mamy te energetyki, więc będzie git. Ale no cofnijmy się do plandeki. Tak. Dobra, jesteśmy w miarę wyposażeni, będzie okej. Okay. Przespałbym się, potem się napił i możemy iść do tej drugiej odnogi. Hulala, Przemysław, ale wyprawa. Mieliśmy budować, kurwa, szałas. Było takie 5-minute adventure, siekierka, rebreeder i wychodzimy. Tak, a tutaj, kurwa, tylko trauma i chujnia. Chodzę z tym paralizatorem. Czekaj, kurwa, czekaj, nie świeci. Co nie świeci? O, dobra, baterie. No bo zanim się baterie zmienią, to ta latarka schodzi do totalnego zera i nie miałem w ogóle światła. A, tak, to prawda. A ty świecisz? Tak, nie widzimy swojego światła. Okej, dobra, rozumiem. Chujowo, ale rozumiem. Jesteśmy swoim światłem, ale nie widzimy swojego światła. O, Przemysław. Nadal jurny. Jurny Przemek i... Nie, to powinno być też na P. Mięsny Bartek. Ponętny Przemysław. Bierny Bartłomiej. Wow. Czekaj, bo wait, hold up. Nie. Gdzie była plandeka? Ty, coś tu jest, jest typ. Putas. Czekaj, sprawdzę paralizator. Nice. Podziałało, kurwa? Nie wiem, nogi. Nogi, dupa. Wszystkie moje ulubione części ciała. Au! Kurwa, zajebał mi? Tak, ale ten jego cios tylko jeden, kurwa, bar tego paskudnego pancerza zużył. This is good, this is very good. Dobra, skurowanko. Tyle, co zużyliśmy na zajebanie go, to teraz założymy z powrotem z jego cielska. Świetnie. Optymalnie. Efficiency. Gdzie jest plandeka? Plandeka była tutaj za takim zakrętem. Przy wiosłach. Tu. A, proszę. Jakie mamy wyznaczniki. Ja zanim pójdę spać jeszcze zjem, bo się obudzę, nie, martwy z głodu. Tak, ale i tak czy siak, jak zjesz teraz i się prześpisz, to i tak będziesz głodny. A rozumiem, że nie umrę we śnie, jak pójdę spać tak głodny. Nie. Przecież tego ja w ogóle teraz jedzenia nie straciłem. Dobra, cooked mięso. Ja trochę straciłem, ale nadal jeszcze mam pewien zapas. Dobra, cooked mięso na szczęście nie jest zepsutym mięsem. I ja biorę energetykę. Ja jeszcze trochę się z manierki napiję. Dobra, jest okej. Okay. Teraz musimy się cofnąć i zbadać drugą odnogę. To będzie dłuższe nagranie podzielone na pół. Ty, w którą ty, kurwa, stronę idziesz? Lewy. No nie, no, przecież tutaj jest ślepa uliczka z lewej chyba. Naprawdę? Tak. Tam do niczego się chyba nie dojdzie? Nie, no jest. To była ta. Jest. A, tak, o, jest ta dobra, odnoga. Jest kutas. Znaczy, w sumie to ma cycki, ale mógłby mieć jedno i drugie. Dobra, zamknę. Myślałem, mordę. Że dalej mówimy o mnie. Ale ty z taką energią sensualną podchodzisz do skurowania tych przeciwników. Bo ja ten pancerz chcę ci pokazać. Czy mam już wystarczająco? Ty w ogóle... Pa, teraz na mnie. No na klacie nie masz, ale wyglądasz jakbyś obrósł jak ściany w Dead Space'ie takim miękiem. Brakuje mi tak jeden albo dwa jeszcze, to czekaj. Dlaczego ty nie masz full pancerza w ogóle? Tego mięsnego, ja mam full. Mnie jeden mutant naskoczył i dostałem bardzo dużo. Okej. Okay. Kurwa, mizelki jakieś tutaj, westy. No tu jest ewidentnie mokrze i tu chyba będzie tak, rebreeder. Tak. Mam nadzieję, chcę już wypierdalać z tej jaskini. Naprawdę. Nie no, czemu, jest fajnie. I am not a fan of this. Powiem scared. Szczerze, że... I am a way too scared, oh boy.
A ma Whittle Scout Boy. Coś tam z prawej chyba mi śmignęło? Może flarę pierdolne jakąś tutaj? Niestety no, nie flary jest na... dużo, już mam ich za dużo. Nie, mam, nie, mam, właśnie... nie mam na hotkeju, niestety. Przydałaby mi się druga klawiatura do bindu. Kurwa, no to taran z tego, Linus Tech Tips ci pomoże. Leć flarą, tak sobie niech tam po prostu powisi. Nie wiem. Ale tak, czekaj, trzeba wybrać plecak, dodaj przedmioty, wykurwię ten kamień, który mam na samym środku. I flarę sobie tutaj dorzucę i będzie git na quick inventory. Ty już dalej poszedłeś, nie zostawiaj mnie! Ponętny Przemysławie. Bierny Bartłomiej. Kucnąć trzeba. Teraz ludzie się będą zastanawiać, czy to roleplay, czy... Ciekawe, czy tak naprawdę nasza natura wychodząca na wierzch. O kurwa. Noga i ręka. Noga i ręka. Myję dupę i ręce. O, lina. Kim jest i ręka? Twoja stara. Nie wysyłajcie tego Martynie. Oho! Dobrze, że nie ogląda. Kurwa, no wezmę te ręce, co ja będę jedzenie zostawiał? Tutaj są jakieś takie pojedyncze itemy po tej stronie, nic ciekawego. No, kończynki, zajebiście. A tutaj z prawej strony... Powiem szczerze, jakby nie mam talasofobii... Rebreather, jest! Jest Rebreather, tutaj, dobrze. Gdzie ja stoję. Aparat oddechowy! Ja nie mam talasofobii, że boję się jakby... Głębin. Wody i głębin, ale chyba... Ale kurwa właśnie w takich jaskiniach, gdzie totalnie nic nie widać, a to jest niesamowicie głębokie, mnie to napawa srogim niepokojem. To był jakiś kurwa rekin, czy kichuj, czy... Kanibolo mutanto rekin. A nie, to rekin, tak, to rekin. Ja pierdolę, czy flara będzie działać we wodzie? Przykurwiłem w rekinie. No, będzie. Czy Mołotow będzie działał? No jakby ty, to był kurwa jakiś... A ten to już jest chyba z R-tankiem. Nie wiem, ej, a może trzeba go uzupełniać w jakiś sposób. Pytanie brzmi, czy my musimy użyć tego Rebreathera, żeby teraz zanurkować, bo tam jest coś ciekawego. Kurwa, tu jest rekin, typie, nie przeżyjemy tego. Kurwa, nieważne, że mamy Rebreather. Prujesz o rekina. No kurwa, pruje się o rekina, bo to jest jakby pewnego rodzaju zagrożenie, jakby nie oszukujmy się. Dojebie nam pewnego ten rekin. Rodzaju zagrożenie. Nie wiem, no ja bym na przykład sprawdził, czy w tej jaskini faktycznie coś jeszcze jest, bo po chuj płynąć, jak nie. No dobra, czekaj. Dużo czasu. Na to poświęcimy. Ty, dziabnąłem rekina dzidą. To mógł być błąd. Dobra, schowam światło, bo mi się baterie wyczerpią. Trochę jestem, trochę się cykam. Ciki ciki changa. O, proszę. Nie można zebrać butelki wódki, ale skam. Dobrze, tak, chcemy tam wskoczyć, dlatego że to jest po prostu easy way out. Proszę, proszę. A jak się montuje ten kurwa Rebreather? Jest na prawo. Okej, okay, czyli... Ale on jakby automatycznie może? Nie. Załóż. Tak. Dobra. O, szybka akcja, powiadasz? O, świeci nawet, kurwa. Tak. Dobra, płyniemy. I... Płynę za tobą. Yes. Ufam ci, Przemysław. Jak nigdy dotąd, ufam ci. Płynę za tobą. Mam nadzieję, że rekin nie pamięta, że go przed chwilą przyjebałem mu dzidą. Się okaże, że teraz mijamy jakieś... Pominęliście 13 tysięcy pojemników na dnie tej jaskini. Tam było jakieś 18 butelek wódki i w ogóle jestem zawiedziony, że nie podnieśliście ani jednej. Mój stary osobiście je tam zostawił. Ty, no jest tutaj coś na tym dnie? No nie, no tak przeczesuję te dno, ale nic nie widzę. Kurwa, Przemysław, ale my wyposażeni już jesteśmy. To prawie jakbyśmy grali w gry tak od parunastu lat. Mogliśmy od razu odpalić ten permadefa. To ty byś już nie żył 3 razy. Ała, moje oczy! O, światło! Jaki flashbang dostałem. Flashbang. No bangnęło nas potężnie. Hell yeah, boy! No i co? Ale no jest i kurwa mi smutno, fajnie. Bo ty nie wiedziałeś, jak bardzo ja ten pancerz wygląda. Zrobię ci zaraz ten. Dobrze, mogę znowu na kamerce pokazać na telefonie. Ty, Calvin, kurwa! Przebiegnął! Chłopaki, kurczę, gdzie wy poszliście? Nie zostawiliście. Co wy macie na sobie? Musi być kurwa w ciężkim szoku, naprawdę. Nie zdejmuj jeszcze tego aparatu. Okej, okay. Dlaczego? No widzę teraz na moich rękach, jaki jestem kurwa paskudny, szczerze Czekaj, mówiąc. Schowaj dzidę, znaczy weź coś takiego mniejszego do ręki, jak maczetę. Bo strasznie wystaje, okej, okay. I teraz muszę... Od słońca, pokaż w stronę słońca. Wysyłam screenshota. Wstęp do piosenki, kurwa. Nie, żeby po prostu był dobry kąt. Patrz, jak ty wyglądasz, mordo. Uwaga. Z tym jeszcze ogromnym toporyskiem.
O ja pierdolę! Jakby mnie totalnie, kurwa, rak opanował jakiś. Dobra, jak już wam mówiłem. A jak jesteś w wodzie, to jeszcze masz taki, po prostu taką tą... Kurwa, ale paskudztwo, Jezus Maria. Aparat na mordzie. Ja mam tutaj szybkie przełączenie się na scenę full kamerki. Nie mam, oczywiście, że nie mam. Dobra, musi wam wystarczyć. Wygląda czekaj, pięknie. Ale w końcu i Przemysław będzie miał ten armor, to zobaczcie to na nim. Ale tak, wygląda absolutnie, kurwa, przerażająco. Podążaj za mną, Calvin. Taki, kurwa, uśmiech ma po prostu przez zęby, cały ujebany. Ty, a ta? Werbena nie będzie się nas bała, jak będziemy w tym? Też jak masz na ikonce to jest dobre pytanie, a kurwa, też masz na ikonce od snu taki różowy ogranicznik? Nie. Ha. Nie wiem, jak to nie interpretować w takim razie. Mam takie... Ale kurwa, przygoda w jaskini była potężna, jestem fanem, było ciekawie. Tak. Mam taki bałem różowy dziwny kap. Mam taki różowy dziwny kap na śnie, tak jakby, nie wiem, przez to, że mam ten pancerz, to mi psycha siada i nie jestem w stanie być tak wyspany? Ja mam jeszcze więcej tego pancerza niż ty, więc albo przeszedłem w pełni na stronę ciemnej, na ciemną stronę mocy mięsnej, rzeczy... a albo coś dziwnego się tu jest, otwierasz do konserw. Jo, dobrze, dobrze. Mamy tam parę konserw, nie jakoś super dużo, ale mamy. Ej, faktycznie, kurwa, liny, te, tamte, siamte. Ile to jest ostryk? Kurwa, ostrygi, faktycznie. Ale przez to, że jakby masz limit na konkretny rodzaj rzeczy i jej ilość sztuk w ekwipunku, ale masz, kurwa, tyle tych różnych rodzajów, które możesz nosić, że jak otwierasz ten ekwipunek, to naprawdę jakbyś turecki bazar otwierał. Tak. Is it a police precinct or a Turkish bazaar? Kurwa, Brooklyn Nine-Nine. Zaraz stanę się członkiem jakby tego jebanego posterunku, naprawdę. Aż se zjem ostrygę. Ja dosłownie, ja kiedyś widziałem takiego mema, że kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy oglądają The Office, to oni się ciebie nie pytają, czy widziałeś The Office, tylko się pytają, czy oglądasz The Office. Ponieważ to są ludzie, którzy nie oglądają raz i kończą i przechodzą do czegoś innego. Nie, są ludzie, którzy oglądają cały czas, mimo iż skończyło się lata temu. Ja tak mam, kurwa, z Brooklynem. Ja nie obejrzałem Brooklyn Nine-Nine, ja oglądam Brooklyn Nine-Nine aktywnie, cały czas. Tak, jak Casey Neistat miał w swoim biurze telewizor, który odtwarzał którąś tam część tego ojca chrzestnego na lupie, to ja tak mam z Brooklynem, leci cały czas. Zaraz pierdolę sobie czwarty dedykowany monitor, który będzie i na Raspberry Pi odpalę tylko, kurwa, Netflixa i będzie po prostu cały czas odtwarzał Brooklyna bez ósmego sezonu. Bez ósmego sezonu. Siódmy też już był taki, A mi się siódmy bardzo podobał, siódmy był fajny. Ale mogło się skończyć na siódmym, na końcu. Kinda. Voldemort. Co oznacza? Jaki Voldemort? No V. Schowaj broń. Aha, Werbena w sensie. Kurwa, jak się... No Voldemort. Jak się holsteruje? H? Nie. X? Nie pamiętam. Dobra, czekaj, idzie. Mam patyk, wystarczy patyk. No kurwa, ale ona się boi. Aha, patyk, ja mam bandonierkę. Niosła już prezencik, jak ale... Jak V to vagina. Może ten pancerz faktycznie, czekaj. Gdzie jesteś we krwi? Nie, no przecież my pływaliśmy. A da się zdjąć pancerz? Chyba nie. No właśnie. Nie ruszaj się. Okej. Vagina. W końcu będzie naszą przyjaciółką, czy ty go chce, czy nie? Ty ją widzisz? Podeszła do ciebie? Gdzie ona jest? Bo jestem na kamieniach, no ona jest między drzewami. Miss Aloes. Dobrze. Z tego, co ludzie mówili w komentarzach, to jeszcze sposobem na zyskanie jej przyjaźni. Do mnie przybiegła, dziękuję, ale mnie chyba minęła i wypierdoliła jak najdalej. Ona będzie nam wskazywała kanibali do zajebania, jeżeli będziemy ich zabijać, to ona będzie nas jeszcze bardziej lubić. Dziękuję za aloes. No i dobra, jest git. Kurwa, muszę przyznać, wyszliśmy z tej całej przygody lepiej niż się spodziewałem tak naprawdę. Mamy full armor z mutantów, nie rozpierdolili nas, ty, kościotrupsy. Lina, szmaty, kościotrupy. Fajnie sobie, kurwa, piczko wymyślili, żeby się tutaj ustawić. O, faktycznie. A ja nawet się napić nie mogę. Tutaj. A w specyficznych miejscach dopiero ten indikator ci się pojawia. Jest na specyficznych głębokościach. No i dobra, kurwa, jesteśmy ultra giga gotowi. Co jeszcze możemy ogarnąć teraz? Po tej stronie możemy się jedynie wrócić do domu. Okej. Mapa, jaskinia. Jestem ciekawy, jak paralizator działa na coś, co nie jest tylko i wyłącznie otwartą klatką żebrową. Kurwa, jakby daleko jesteśmy od domu, ja pierdolę. O,
Mateuszek. To mocarze. Ty, chciałem by... Maczeta. Okej. A Calvin zbiera, kurwa, jagódki i wpierdala je. O Boże, jaguroczo. Naprawdę gangsterka taka jest. Gdzie? Co? Skąd? A, tutaj. Dobra, fuck you, Goofy. Saszeta. O, Saszeta. Oni takie odgłosy wydają naprawdę, jak jurny Goofy. Cały czas. Luffy. Jak Luffy. Jurny Luffy. Jurny Luffy. Luffy. Powiem ci, zaczęliśmy oglądać tego One Piece'a i doszliśmy do wniosku, że jakby będziemy to oglądać tak długo, że będziemy musieli sobie robić przerwy na oglądanie innych anime. No Doctor tak. Stone, Kimetsu, co jeszcze, Jujutsu Kaisen w tym roku, kolejny sezon. Ja tak bardzo nie potrafię oglądać rzeczy samych w sobie, że ja potrzebuję od zwykłego małego anime, jeszcze mniejsze anime, żeby oglądać. Jezus Maria. A masz potem jakieś jeszcze mniejsze, na przykład jakieś OV-ki pojedyncze oglądasz z innego? chyba wtedy wchodzą filmy po prostu. To taka piramida animowa, mam wrażenie, jest. Tak, no ale no nie da się, nie umie. Musisz nabudowywać. No to jeszcze na samym dnie powinien być ten Detektyw Conan, to nie ma kurwa czasu jakiś 1600. Tak, to ma jeszcze więcej niż One Piece, albo, tak. Albo Shin-chan na przykład. Doraemon chyba też jest ogromny. O, nawet nie wiem co to. Doraemon to jest ten niebieski kot. O Boże, nawet nie wiem chyba o czym mówisz do końca. Ale jestem większym mangaką niż ty, haja! Jesteś mangaką, kurwa, narysuj mi jakiegoś hentaja. Pojebałem, jak się nazywa otaku. Ten term. Tak, ale to jest pejoratyw, a o, ludzie poza Japonią tego kurwa. Używają... Co? Co mu się kurwa stało? No paralizator. Aha! Kroimy skurwysyna zatem! Ja! Czekaj, tego paraliżuję dalej. Ale to amunicję zużywa. Patrz jak się wiks... Tak? To ma amunicję? Tak, zebraliśmy po drodze amunicję do paralizatora. Nie jest nieskończone. Faktycznie, o Jezu. Dawaj, ja go będę paralizował, kurwa, raz za razem. Let's go. Ja będę sobie uciął, ten, kurwa, głowę. Ale poza odcinkami będę sobie farmił amunicję do paralizatora. Mam, kurwa, 4 saszety do otwarcia, what the fuck. Ale tak, otaku to jest pejoratyw, a ludzie się chwalą, że są otaku. That's fun. Może nie wiedzą, że to pejoratywne określenie. On ma jelito, pasek z jelita. Kurwa, czy ja mam miejsce na te wszystkie rzeczy, które tutaj wyciągam z tych saszet? Chyba tak. Jezu, co? Mały? Mały kutas. Ej, w końcu tutaj jest friendly fire, czy nie? No to... Tak. Jest. Zajebałeś mi cały, kurwa, jeden bar mojego mięsnego armora, kurwa. Chciałem zmienić na maczetę, żeby był mniejszy damage. Dlatego już wykurwiłeś swing. Ogromną siekierą, dzięki. Już był swing, już było za późno. Kurwa, to nic żebyś, nie zmieniło, żebym... to nic by nie dało. Dobra, mam nadzieję, że najwyżej na takim swingowaniu się skończy w naszym przypadku na tej wyspie. Vanessa przyjdzie, jest miejsce dla nas dwóch. Chcę mieć ciebie tylko dla siebie. Drogą, kto ją tak, kurwa, zmutował? Jakby nie widzę tutaj innej opcji, jak po prostu cele seksualne, no. Zawaporyzowała tak bardzo, że jej trzecia noga wyrosła. Kurwa. Puff korp tatusia. Dostała eksperymentalny po prostu wapo. Mam wrażenie, że Puff korp to jest taka dobra nazwa na firmę robiącą produkty CBD, ale chce wyglądać tak fajnie, młodzieżowo, nie? Puff korpik, nie? I mają taką chmurkę jarającą blanta na logotypie. Imo to jest... Wysoce specjalizująca się w high THC strainach kanadyjska firma. Bardzo możliwe. Ale nadal taki appeal ma być, wiesz, młodzieżowo-nowoczesny. Tak, takie. Ziółeczko, ziomeczko. I mają na swoim kanale YouTube'owym recenzje strainów. I polecane filmy i przekąski. Które jest robione przez niezwykle atrakcyjną kobietę, ale to przez przypadek i to wcale nie dlatego, żeby dosięgnąć demografii stonerów. Tak, i w każdym kolejnym filmie jest coraz bardziej zjarana i traci w twoich oczach na atrakcyjności. Że jest coraz bardziej, jakby ma coraz mniej ciuchów. Nie, to na YouTubie. A na TikToku ciągle tylko te trendy z tym kurwa Shrekiem, co tańczył u góry. I, albo tym kotem, co się boja na boki. Co tam ta łódka? Masz na co myśli, tam, kurwa, jak sanie na dół? W którą stronę jest dom? Można tutaj saniami się na dół iść górą, możemy iść górą mimo. Albo... Zjeżdżamy na saniach? O dobra, będzie śmiesznie. Ludzie mówili, że nie mogą się doczekać, aż zrobimy sobie jakieś te... Zjeżdżanie. Zawody w zjeżdżaniu na saniach. Kurwa, mapę może bym schował.
Ej! Woohoo! Ja lecę dalej, do rzeki. No właśnie, ja się... odbiłem się. O kurwa, dobra, ja w miarę daję radę. Od się jeden kuta schowa. Calvin! Trzeba mu sanie skombinować. Dobra, Calvin, zapierdalaj lepiej, bo tam ziomo jeden się czaił. Na boki! Ja. Kurwa, no jak na olimpiadzie się czuję. Zajebiste te sanie, pod wodę na nich schodzę. A propos olimpiady i dziwnych TikToków. Oho. Paraolympics na TikToku to jest najbardziej odklejony profil. Czy ty widziałeś kiedyś Paraolympics? Jezus Maria, to jest takie offensive, mam wrażenie. Coś cię atakuje. Znaczy, to by było offensive, gdyby nie, nie robiły tego osoby jakby z tym związane. A kto ci powiedział, że osoby odpowiedzialne za social media, paraolimpiady są w jakikolwiek sposób, wiesz, fizycznie... jak to powiedzieć, jakby poprawnie. No wiesz, ja się nie odzywam specjalnie. Physically able, no. Tak, ale wiem, o co ci chodzi, ale ktoś chyba się tam odzywał, że jakby cieszą się, że tak to jest robione, no bo to, czego ludzie z jakimś upośledzeniem w jakimś stopniu... To, czego ludzie z jakimś upośledzeniem, tak, traktowania ich jak gorszych ludzi i tak dalej. No jakby dokładnie, ostatecznie więc... każdy się chce móc z samego siebie śmiać, więc jakby tak. Robienie z osób, które są upośledzone ruchowo, umysłowo, wiesz, jakby odciętych totalnie od społeczeństwa, odstawionych na bok, nie dotykajmy, bo się zranią, no to oni sami mogą się czuć. Ty, ja też mam teraz tego bara na tym spaniu fioletowego. Ale czemu, kurwa? Nie wiem. Może za dużo już mutantów wyjebaliśmy. Ty, a już nie mam tego kapa, może on jest jakiś taki... Nie wiem, dziwne. Może nie przez wiem. To, że w wodzie byliśmy. Nie, to nie ma to większego sensu, ale szukam jakichkolwiek powodów. Nice. Ale muszę powiedzieć, jestem z nas dumny, że poruszamy takie ważne tematy i normalizujemy je. Znaczy wiesz, no ostatecznie... Gufia... Ej, a mogą skurować dziecko? Ostatecznie... Same dudes. Ostatecznie, no powiem tak, są takie... Ludzka seria z ludzkimi tematami i rozmowami, nie? Nie znam, założyć podcast. Nie znam... Tak, no, to by było coś. Ale ostatnio... Kurwa, zacząć typie... mówić o kobietach. Typie, ja ostatnio wchodzę na jakiś stream na Twitchu, jakiejś takiej... Kurwa, chyba bardziej rozpoznawalnej streamerki polskiej i wiesz, co widzę w tytule? Podcast. No kurwa, no to już wysyłam claima. Zajebali nam nazwę, mimo iż nigdy jej nie użyliśmy. Nie, raz ją użyliśmy. Raz ją użyliśmy, tak. Więc mamy do tego już pełne prawo. Kurwa, no to... Wcześniejsza publikacja. Problem jest taki, że nie pamiętam, co to była za streamerka i nie jestem pewien, czy jakby na pewno tam było napisane podcast. Ale jest taka szansa. Musimy się odezwać do naszego znajomego adwokata. Tak. ChatGPT, masz na myśli? Napisz pozew na taką a taką streamerkę za użycie użytego przez nas wcześniej słowa. Nie zarejestrowanego, ale każdy o tym wiedział. Tak, ale umowa słowna była. Ale jest coś takiego, że wiesz, takie pierwszeństwo do tego, więc jeżeli teraz... Inaczej, zanim ją pozwiemy, musimy to zarejestrować, pokazać, że byliśmy pierwsi i wtedy ją dojebać. Tak, w sumie, mimo iż ona tego użyła, to pewnie nie jest zarejestrowane i jest szansa, że użyje jeszcze raz. I wtedy już będziemy mieli prawne podstawy do tego, żeby ją pozwać. To muszę się tym zająć. Nie powinniśmy tego planować na publicznym filmie na YouTubie, ale jakby ostatecznie. Tak. Czy będziesz pamiętał, żeby jedną rzecz wyciąć, jak teraz ci coś powiem? Nie. Dobra, to nieważne. Ale tak wspomnę tylko, że chyba, możesz że mi przypomnisz. Chcieć, chyba, że możesz mi przypomnisz. Chcieć, dobrze, ale możesz chcieć otworzyć Battle.neta, żeby potencjalnie włączyć Diablo, żeby wskoczyć do kolejki. A czemu miałbym to wycinać? Nie wiem, bo tak interrupting w trakcie odcinka, ale widzę, że jedziemy na surowo. Czy ty ogarniasz, o jakich my rzeczach tutaj pierdolimy na bieżąco? Ej, ale to są... Ziomeczku, jakbym teraz się zaltabował i wyszukał przepis na obiad, to nikt by się nie zdziwił, naprawdę. Łącznie ze mną, gdzie jest aloes, kurwa? Podniósł mnie jeszcze trochę. Fuck. Tutaj mamy GPS marker na aloes, ale ojej, jest aloesi, kurwa, to jest, dobrze. Gdzie? Nasiona aloesu collected, kurwa, robimy donice. Dobra, nie mogę już więcej podnieść, mam full EQ aloesu. No ciekawe jestem, jaka będzie ta kolejka. Znaczy,
Jak dobrze pójdzie, to za jakąś godzinę będziesz w stanie wejść do kolejki, a potem poczekać w niej 5 godzin. Tak, tak, no mieliśmy odpowiedzieć o 17, ale tak jebło, że... Jebło tak naprawdę 3 miesiące temu, ale jeszcze się wam nie przyznaliśmy. Tak. Maciek do tego sika na serwery, nie możemy go przekonać, żeby przestał. Zatrudniliśmy Macieja Porębskiego, żeby chuchał na router, ale kurwa, no nie działa. Chciał go ostudzić moczem. Chciał moczem, mocz jest ciepły. Ale Maciej jest zimny. Zimny chuj. Zimny Maciej. Sika lodem. Taki po prostu, ale te kolce lodowe jak rosną przy dachach, prosto z knagi wylatują. Ten typ człowieka, który myśli, że jak zjelu, że jak będzie jadł lody i się wysika, to będzie zimne. A czy jakby ktoś na przykład pośmiertnie... Ususzyło się wszystko. Czy jakby ktoś pośmiertnie jakby puścił mocz, to byłby zimny? Chyba tak. A rączka się ususzyła? Od kiedy jest martwy. Trzeba więcej tych drying racków zrobić. Dobra, to nagranie trwa godzinę 5. Potnie się to po fakcie. Nieważne, lecimy dalej w takim razie. Tylko ja sobie zrobię szybką pauzę, więc... Pauzę? Och, moi drodzy, najlepsze żarty to takie, których nie można mówić na filmie. Ale ten, ja pierdolę, ten Lisin wczoraj, którego graliśmy, uwaga, setup, graliśmy wczoraj w ligę ze znajomymi i nagle Lifik wysłał mi na Messengerze wiadomość, screenshota, artykuł, dziecko powiedziało księdzu, że nie wierzy w Boga, więc ten kopnął go kolanem w brzuch. Wysłał ten screenshot tego tytułu i tego napisał Lisin. Ja to wysyłam na serwer i 6 osób ma 10-minutową nieprzerwaną bekę. Amazing. Niesamowite to było, naprawdę. Jestem wielkim fanem. Jak tam nowa siekiera? Kurwa, ale daje radę. Oczyszczamy tutaj trochę chyba okolice z tych pieńków, nie? No Jezu. Mutant? To mutant. Masz kanibal. Oj tam kurwa, kanibal, mutant, jeden chuj. Ty, ale co się z tym snem dzieje? Moje te fioletowe się tak teraz rozdzieliły na boki. No tak, no bo to jest teraz taki kap. Aha. Tylko nie wiem, skąd się... Czekaj, no to... Uwaga, czy da się zdjąć armor? Wierzę to wygooglę. Mam jeszcze jeden paskudny. Może to faktycznie jest psychiczny wpływ po prostu. Dziwię się, że od wpierdalania ludzkiego mięsa się to nie dzieje, szczerze mówiąc. Powinno, tak bym rzekł. Usuwam te stampy tutaj, żeby móc się rozbudować. Myślę, że to rozsądny krok. Ponieważ ostatecznie, kurwa, fajnie by było zdjąć sobie ten jebany pancerz, jeżeli mam ograniczać możliwość spania i bycia wypoczętym. Czy ty piłeś energetykę? Nie. Stominy nie mam, ale siła rośnie. Wiesz co mnie wkurwia, że nie mogę sprawdzić levela mojej siły. Chciałbym. Chciałbym to móc. To jest dziwne, bo według internetu, przynajmniej jednego posta, który znalazłem, to tak naprawdę nie jest cap, tylko to blokuje ci na chwilę sen. W sensie, że jesteś energized i... Aha, że jakby nie spadnie poniżej tak, tego? Tak. Kurwa, może to jest taki po prostu psychotic rush, że zajebaliśmy tyle tych kanibali, że jestem tak nakręcony, że spać nie mogę. Jebać googlowanie, ludzie w komentarzach. Kłamcie nam, co to jest. Lie to me, baby. Dokładnie tak. No dobra, okej. Okay. W ramach przygotowania na tę całą kurwa zimę, po pierwsze, na pewno Donica. Musimy jeszcze więcej stojaków do suszenia tutaj pierdolnąć. Nie mam wątpliwości tak, co do tego. Tak, ja poza odcinkiem potencjalnie to jakoś bardziej posortuję, ale ktoś w ogóle napisał w komentarzach po tym, jak pierwszy raz zobaczyliście mur, takie, czy ten mur nie powinien być od strony lasu? Tak, ale... Też. Kiedyś. Kurwa, gdzie by te drying racki dać? A, dobra, chuj, tutaj go wrzucę. Powinno być okej. Okay. Jak najwięcej, kurwa, żarcia na te drying racki, ponieważ to nawet, kurwa, kończyny, ryby, cooked mięso, zwykłe raw mięso, wszystko, kurwa, do suszenia. Ewidentnie działa. I jakieś półeczki. Domek do zbudowania, półeczki, poukładać to żarcie. Nie wiem, czy lodówkę da się tutaj zrobić. Ta pułapka, nie wiem, kurwa, czy działa, taka zjebana ta pułapka jest trochę z dupy postawiona. Właśnie nic tam nigdy nie znalazłem. Jeszcze więcej holderów na bale też by się pewnie przydało. Dobra. Jeżeli chcemy tutaj optymalnie budować. Czekaj. To w takim razie następnym razem, jak będziemy grali, potencjalnie jutro, jak sprytnie, trzeba będzie patyki?
Dobra, zrobiłem. Aloesik. Okay, no i? No, o, no rzuć. A nie, aloesik chyba trzeba do takiego specjalnego donica. Nasiona aloesu. Albo nie. No i chyba gotowe, jest taka górka tutaj mała. Nie wiem, mogę się tu zesrać, żeby... Na wozik? Na wozik? Nie wiem, nie sraj nam do donicy, proszę. Dobra, Calvin łowi ryby, ale w sumie całkiem niezłe miejsce ma tutaj na odkładanie tych ryb, będę szczery, daję radę. Dobra, donice, jeszcze jedne tam holdery na te drewna tutaj chyba też zbuduję. Manekin, ty, a na manekinie można armor sobie jakby przetrzymywać? Ty, to jest w sumie dobre pytanie, co jest na manekina? Bo jeżeli będziemy mieli nadwyżkę armora, to można by tak właśnie zrobić. Dobra, a czym jest strach na wróble? A, to postawię nie strach wiem, na wróble obok donicy. Właśnie, tak, będą nam wpierdalać nasze te zbiory. Swoją drogą, boli mnie kurwa oko. To niedobrze. Dolna powieka mnie napierdala. Czy ty, to... orzeł jakiś kurwa. Jebany, jak go goni. Uderzyłem go raz na czepę. Paralizator, jedno pióro. Nie wiem, coś mi się może kurwa robić w oku po prawym na dole. Ale jeszcze Pinka. Czekam, jak to się rozwinie. Przyznaj się, patrzyłeś przez dziurki od klucza w toaletach i masz teraz pinka i... Nie. Nie, właśnie tak sobie zasymulowałem i zamykałbym prawe i patrzył lewym pewnie. Chociaż kurwa, może nie. No to chyba, że to jest przypadek ejakulatu w czaszce. Tak, cofnęło mi się po prostu przez cały organizm do głowy i wycieka okiem. Nie wiem, równie dobrze może mi się po prostu syf w tej okolicy robić jakiś taki, wiesz, podskórniak pryszcz. Tak, po prostu tak, tam tak, to czuć prawda. Pod okiem, bo nic na nim nie widać, nie jest czerwone, ale jak mrugam, to boli. Ja myślę, że ludzie też nam mogą kłamać. Eksperci medyczni, w cudzysłowie eksperci, co się dzieje Diboltowi w oku? Nie no, jak kurwa dalej po weekendzie tak będzie, to się wybiorę do jakiegoś. Kurwa, okulisty? No to jest dobre pytanie. Optochuja? Nie ogarniam. Kto się zajmuje takimi rzeczami? Optoprzechuj. Dobra, patyki. Optodad. Optomami. Ja niedługo u psychomami będę miał wizytę. Czad, nie wiem, czy się tu... Boże, Czad. Czy ja się chwaliłem na filmie, że już niedługo mam wizytę w końcu umówioną? Mówiłeś w którymś z pierwszych chyba. Ten dzień się zbliża. Zbliża. Dobra, Calvin, weź trochę bal, skombinuj, odłóż do holdera. Pamiętam teraz komentarz, ale go nie pamiętam pełnej treści, dobór, ale że można farmić sobie siłę, przerzucając bale. Kurwa, to trochę może czasu zająć. W sensie, walisz drzewo i te bale spadają i możesz je po prostu jakoś tak maszować, że on je podnosi, zrzuca, podnosi, zrzuca, podnosi, zrzuca. I to napierdala w chuj siły. Okej, okay. Ale nadal nie wiem, który mam level siły, chciałbym wiedzieć. No to musisz zlevelować i potem pamiętać. Kurwa, naprawdę? Mam zapatrzeć cały czas na ten jebany wskaźnik i liczyć, ile razy doszedł do końca? Chyba by mnie pojebało. Na razie garbuję krzaki. Czekaj, nie, no to jest dziwne, żeby nie było nigdzie tego. How to check strength? Sons of F. No i widzisz, kurwa, zawsze trzeba to sons wpisać, denerwujące. Oj tam. S-O-T-F. Sotw. Powinno podziałać. Wow. Wszedłem na artykuł jakiegoś What is strength and how to increase it. Zjeżdżam trochę w dół i od razu mi proponuje następny artykuł. Should you choose softcore or hardcore in Diablo 4? No tak, no wiesz, na temacie musicie wciągnąć w myślenie o tym Diablo. To klasyka. Dobra, żarcie się suszy, ale jeszcze jednego tego drying racka bym tutaj zrobił. Nie wiem, jak bardzo będziemy potrzebowali żarcia zimą, ale... Podobno to nie musi być... Okej, dobra, to czekaj. Calvin, wykurwiaj, bo stawiam tego. Dobra, tutaj niech będzie. Patyki. I kurwa mięsko, jeszcze więcej mięsa. Rotten ryba? A czy rotten ryba się ususzy? Czy może trzeba ją skukować najpierw? Ach, kocham angielski język. A ty co tam ogarniasz? Talk to me. Czekaj. Czy ty rzucasz te bale, żeby strękwa robić? Ty. Jest numerek. Jest level mojej siły. Wbiłem i mam 8. Kurwa, jak na zamówienie. Właśnie podniosłem te bale i zobaczyłem numerek. Mam 8 poziom siły. Rzucam bale. O nie, zajebałem Calvinowi. No nie wiem, tak wziąłem. Aha, bo on chciał bale ode mnie. Niby się leveluje ten strength, ale na naszym poziomie już tak bardzo, bardzo wolno leci, więc no to bardzo monotonne i nudne. Nie no, nie będziemy miotać balami jak na tych, gdzie to w Szkocji są te zawody.
nakurwiania balą tak. do przodu. No to nie. Co to kurwa jest? Jakaś skóra zwierzęca, czaszki, nie czaszki. No dobra, Przemysław. O! Coś drze pizdę. Jakaś małpoludy jakieś. Tak myślę, wyobrażam sobie, jak będzie dobrze. Ten mur będzie naprawdę duży, musi być. No kurwa, niewątpliwie. Jeżeli chcemy otoczyć naszą bazę murem, to tak. Ale jak bardzo chcemy otaczać bazę murem? Trzeba tu jakiś kurwa taki dom zbudować. Ja bym się chyba chciał za to zabrać. Chociaż w chuj bal będzie potrzebnych, ale jakieś takie fundamenty. Myślę, że coś takiego prostego w stylu tego, tylko że większe, bo tutaj to chuja idzie zrobić w środku. Tak, po prostu, żeby mieć taką wewnętrzną komorę, że tak to ujmę, ale taki safe space, może wieża obserwacyjna, jakieś tego typu rzeczy. Mała chata z bali, nie. Platforma na drzewie. Tutaj jakieś chyba fundamenty gdzieś widziałem, są dostępne. Albo chociaż jakaś prosta instrukcja. O, w ogóle, pochodnia ścienna i taka pochodnia do łapy, to jest dobra rzecz, żeby sobie, kurwa, zadbać o chyba to. Ciepło w zimie, z tego co pamiętam. Ścieżki można robić, budka dla ptaków, donice. Ścieżka, to bym zajebał. Okej. Rozumiem. W sumie jestem na lek. No w sumie napierdalasz amfetaminę, no. Żeby nie było potem, żeby mi policja pukała do drzwi. A. Chodzi o metylofenidat. Tak, chodzi o leki ADHD. Dobra, okej, czyli tak po prostu kurwa stawiam te bale. Stawiam połówki bal na ziemi, a potem wypełniam połówkami miłością. Połówek, kurwa? Dobra, ja to bym poszedł spać. A dobra, no to pójdźmy spać i you do you. A ja mogę dla ciebie jebać drzewa i bale, będę O proszę, ale musimy jakąś angażującą rozmowę prowadzić w międzyczasie. No to co tym razem, jakie trudne tematy? Aborcja, prawa kobiet. Ja myślę, że nie ma bardziej... Handel żywym towarem. O kurwa. Zima, o ja pierdolę. Nie ma bardziej wykwalifikowanych ludzi do rozmawiania o prawach kobiet niż dwóch heteroseksualnych białych mężczyzn. Facetów, no. Tak, to prawda. Dobra, czas zjeść rybę. Nadal mam te fioletowe gówno. Intrygujące. O Jezu, tak? Muszę się napić, a na szczęście nie zamarzło jezioro. Nie, właśnie, bo ta woda to... Nie no, ale rzeka nie zamarznie. Rzeka to jest, wiesz, woda, która jest w ruchu, nie powinno zamarznąć. No tak, tak. Jakby... Dobra, jest mi też zimno. Jest mi zimno, o Jezu. Jest, i to zimno będzie nam... Ziusiu, o kurwa, dobra, odpalam... Zimno dobra, będzie odpalasz? Nam, zimno będzie nam po prostu ujebywało staminę w takim razie, dobra, to ja sprawdzam, jakie my mamy ciuchy, żeby sprawdzić. A właśnie sprawdzić... ta kurtka skórzana, która będzie najcieplejsza, bo czas zacząć myśleć o tym. Kurwa, które to ciepło, są takie, to bluza z kapturem, a, tak, bluza z kapturem daje więcej ciepła. Ten, kurwa, ciekawe jak mu się zmienia te ubrania, kiedy ma na sobie mięsny armor. O, Wan, ty! Wagabonda przyszła! Łazi nam normalnie po bazie. Hej, Wagabonda. Cześć, Wladimir. Hejo. No patrz, jak tutaj chilluje bombę. Nie chcesz się ogrzać przy ogniu? Ty! Nasz ogień, chcesz rozpierdoliło rybkę? Go. Chcesz rybkę? Calvin nosi te bale. Najdziwniejszy element ciekawe, jest czy taki... się będzie seksić z Calvinem. Na razie to się seksi z... cóż, stojakiem. Hej! Dobra, napełnię sobie manierę. Póki jeszcze, kurwa, jest woda dookoła nas. Ty! No opierdoliła sobie rybkę. No i zajebiście, karm ją. Jest ci zimno i mokro. Zajebane. Czy tutaj w jakiś inny sposób niż obcinaniem staminy, powiedzmy, widać, że to ona jest we krwi, faktycznie. Czy w jakiś inny sposób niż za pomocą po prostu obcięcia staminy widać, że jest nam zimno? Kurwa, ogień nie istnieje. Myje się. Ej, ta gra jest bardziej rozwinięta niż kiedykolwiek mógłbym myśleć. A to early access? A to no. Dobra, ty, ale calutki zimno spada, ty, jak czekaj. Tylko wejdzie się do domku. Tak mogę jej coś dać, co jej mogę dać? Znaczy... Pistolet. Masz pistolet. Ona już jest nasza! No tak, tak! Ty kurwa, faktycznie! Właśnie się położyła w wodzie lodowatej! Coś drze pizdę. No dobra, zobaczymy niedługo w takim razie, przebadamy jej bojowe możliwości. Ej, dobra, bo wzięłaś mi mój pistolet, jakby... Tak, ale jak chcesz natychmiast odzyskać sobie staminę... Ty, Calvin poszedł chillować bombę przy ogniu w domku. Kurwa, jestem pod wrażeniem, szczerze mówiąc. Okej, ty, możesz poprosić ją z powrotem o ten pistolet. No i zajebiście. Wiesz co jej dam? Czekaj, bo my... Nie, dobra, nie mamy na niej. Chodź, chodź. Kurwa, nie, tego to nie chciałem robić. Dobra, Okej. Dałem na nią lokalizator GPS-y. Kurwa. Zajebiście. Jesteś już nasza. Tak. Human trafficking. No, idealnie, akurat mieliśmy poruszyć ten trudny temat.
Najbardziej jesteśmy właścicielami kobiety w Polsce. Kurwa, tutaj jest za krzywo, żeby dało się zbudować dobry domek. Musiałby być tutaj, bo tu jest stosunkowo płasko. Dlatego mój plan jest taki, żeby tutaj była taka sekcja otwarta w takim znaczeniu. Spierdoliła do lasu. Magazyny, inne tego typu rzeczy. A ja chcę wybudować na jeziorze na tyle, na ile mi się uda, po prostu podłogi, żeby całe jezioro było równe. No właśnie, kurwa, co, chcesz wyrównać jezioro? Nie. Chcę zbudować takie domek na jeziorze, trochę podniesiony ponad jezioro, żeby nie mogli się do nas dostać wodą. No dobra, ale to ja bym spróbował zacząć to robić już teraz, tylko jak bardzo będzie to możliwe? No właśnie... Bo mi tutaj nie patrzę na ziemi i mi nie pozwala tych bal kłaść. O, tutaj może jedno, ja widziałem, ale tak, już krzywo. Różne rzeczy, jak ludzie to robią, ale powiem szczerze... Czekaj, ja muszę zrobić jedną nie rzecz, ogarniasz jak? Bo mnie to w chuj bawi, a jeszcze tego nie zrobiłem. No bo ciekaw jestem. Tutaj na pewno dałoby się tu zbudować domek, który... Zajebiście śmieszne. Obrywałeś kłodą za karę. Czy tutaj da się... Krzesło takie... z Mateusza. Ja się... Krzesłeusz. Kurwa. Matesło. Foteusz. Kurwa, Kalwin zaciął się w domku. Ojoj. Idzie prosto w ścianę. Trzeba będzie rozpierdolić ścianę za tym. Na pewno da się w jakiś sposób. Jestem przekonany o tym. Jestem tego pewny. A ty nie zbudowałeś, nie odnowiłeś ogniska? Podstawowa podłoga, podstawowa ściana. No tak, ustawiam sobie kurwa bele jedne na drugiej. Drzwi się też robi prosto. Okno, stopień.